Młodzież w Kunowie nie ma lekko. Miasto co prawda stara się wychodzić jej naprzeciw, o czym świadczyć może budowa obiektów sportowych i miejsc do rekreacji. Mimo to niewiele jest możliwości, gdzie młodzi ludzie mogą rozwijać swe zainteresowania. Zmienić chce to burmistrz Lech Łodej. Wiemy, że na terenie Kunowa tych atrakcji za wiele nie jest, a to może nie jest jakaś forma atrakcji, to jest bardziej forma rozwoju, forma poznawania pracy samorządu, ale i atrakcje, ponieważ to jest młodzież. Młodzież się lubi bawić, młodzież się chce mądrze bawić, a Rada Młodzieżowa na to, że tak powiem, pozwala i cieszę się z tego bardzo. 28 maja na 10 sesji Rady Miasta w Kunowie podjęto taką uchwałę stosowną, żeby to prawnie po prostu wszystko zafunkcjonowało. No i mamy Młodzieżową Radę, będziemy mieli. W gminie chcą wsłuchać się w głos młodych. Burmistrz zapowiada, że pomysły przedstawione przez Młodzieżową Radę będą wprowadzane w życie. Z rozmów, jakie do tej pory prowadzimy z członkami przyszłymi, którzy chcą w tej Radzie pracować, to są takie pomysły, które naprawdę są warte i godne zaakceptowania i wsparcia ze wszystkich sił. My jako dorośli i radni będziemy pomagać oczywiście, bo taki był cel. W Kunowie trwają przygotowania do wyborów. Lech Łodej jest pod wrażeniem, jak duże zainteresowanie wzbudził pomysł utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta. Jest określona data wyborów. Młodzież się skrzykuje, zwołuje, rozmawia między sobą, planują, wymyślają, naprawdę mają dobre pomysły, naprawdę to jest dobra rzecz w mojej ocenie. Gmina chce mieć ofertę dla młodzieży. Rada ma tylko pomóc w lepszym zrozumieniu potrzeb i możliwości. Odwiedziła nas Rada Młodzieżowa z Bałtowa, wyświetliła film, pokazała, jakie piękne rzeczy z tego wynikają, ile różnych ciekawych atrakcji, wycieczek zagranicznych, innych inicjatyw. To jest dobra rzecz, Rada Młodzieżowa, i na szczęście ona u nas będzie. Inwestując w młodzież, w Kunowie inwestują na przyszłość.